Zanim odcinek, to zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z polskimi modyfikacjami. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. I oczywiście dzisiaj lecimy sobie z kolejną porcją modyfikacji. A tymczasem Waszym oczom ukażą się te modyfikacje, których tutaj nie ma. Tego się pewnie nie spodziewaliście. Otóż dzisiaj modyfikacji typowo maszyn nie będzie, ale będą takie mody jak bieganie, latanie, czyli taka swobodna kamera i przyspieszanie czasu, bo wiem, że też dużo osób tego w internecie szuka, dużo osób mi pisze komentarze, żebym wam zrobił. Wiem też, że chcecie manualne zaczepianie maszyn, to też będzie, tylko już w następnym odcinku. Wiem, że ta seria jest, to są mody mniej więcej polskie, ale jako, że nie mam gdzie tych trzech, czterech, nawet pięciu modów wam dodać, także wszystko leci do tej serii. No a pokrótce już wam prezentuję szybkie bieganie, czyli tak się poruszamy normalnie, to jest bieganie na shifcie, trochę szybsze. Natomiast modyfikacja na szybkie bieganie już nam naprawdę może bardzo pomóc. I to jest właśnie szybkie bieganie na modzie. Oczywiście dołożymy do tego shift, to już naprawdę wyprzedzamy pojazdy w tej grze. Ale też to szybkie bieganie ma w sobie takie modyfikacje jak bardzo wolne bieganie, czyli praktycznie się nie poruszamy, no tam minimalnie, tu troszkę szybciej i już wracamy do normalnej normy. Oczywiście szybkie bieganie włączamy na klawiszach na trójce, tak jak włączamy automatyczny bieg, tak jakby w ciągniku, że ustalamy prędkość i na trójce włączamy, żeby on cały czas z taką prędkością jechał. To tutaj tak samo na trójkę klikamy i biegamy szybko. Żeby to wyłączyć, musimy kliknąć na 0 i wtedy wracamy do normalnej prędkości, do normalnej podstawowej prędkości człowieczka z farminga. Następnym modem jest przysłowiowe latanie, czyli swobodna kamera, którą się możemy tak podnosić ponad budynki, ponad traktory. Niestety jak napotkamy na jakąś przeszkodę, tak jak teraz, typu ten dojczwar, no to nie możemy go pokonać, musimy tak jakby przeskoczyć. No a jak napotkamy budynek, to już nic z tym nie zrobimy. Więc tak czy siak musimy te przeszkody umijać. To jest tak tylko, żeby sobie popatrzeć, nie wiem, na przykład na mapkę z góry, jak to wszystko wygląda. Oczywiście używamy tego oddalając kółkiem scrollem w myszce, żeby wrócić normalnie na mapie. Klikamy scroll i jesteśmy automatycznie już na ziemi. Oczywiście możemy też wyjść pod mapę troszkę. Dlatego ten mod trochę jest dziwny, szczególnie do nagrywania, bo naprawdę takie widoki to dosyć dziwne. Często to się tak koliduje ze sobą, wychodząc na przykład z różnych maszyn, że trafiamy pod ziemię. I trzecim modem, którego bardzo długo szukałem, więc zostawcie łapkę w górę za to, jeśli wam się spodoba, jest dodawanie, przyspieszanie sobie czasu. Włączymy sobie tu konsolę, jak widać lewy kontrol R, dodawanie czasu, jeszcze wam włączę. Jak widać 120 tysięcy razy, normalnie w grze jest 120 maksymalnie, a tu mamy 12 tysięcy razy, mamy nie 120, tylko 12 tysięcy razy szybciej czas leci, więc naprawdę jak ktoś czeka, żeby mu jakieś zboża urosły, to naprawdę jest ten mod bardzo, bardzo sprzyjający, bo już nie musimy czekać tych normalnych parę minut, żeby ten czas przeleciał, tylko sobie wszystko ładnie przesuwamy czasem, tak? Ctrl L, R, lewy kontrol i R z klawiatury i to w sumie tyle. Trzy takie bardzo pomocne, można powiedzieć, modyfikacje. W następnym odcinku będzie manualne podczepianie, bo wiem, że bardzo tego chcecie, i modyfikacja na dodawanie sobie kasy, żeby nie wychodzić po prostu z gry i tam w plikach gry sobie kasy dodawać, tylko już po prostu automatycznie w grze poprzez kliknięcie paru przycisków. No a cóż, ja się już z wami żegnam. Oczywiście linki do każdej z osobna modyfikacji w opisie.
Modyfikacje wystarczy pobrać, wkleić, tak samo jak wszystkie inne modyfikacje do folderu mods i od razu wam będą działały, nic nie musicie tam zmieniać. Więc naprawdę trzeba tylko pobrać i przekleić do folderu z modyfikacjami. Oczywiście łapka w górę, jeśli komuś modyfikacje były przydatne i są przydatne. Komentarz, co byście chcieli zobaczyć następnego. No i wbijajcie do mnie na fanpage'a. To powoli już się tam parę osób już fanpage polubiło. Tam też się pojawiają filmiki właśnie te same co na YouTube, tylko po prostu wiadomo, że częściej pewnie siedzicie na Facebooku niż na YouTube, więc będziecie mieli te powiadomienia też częściej. No i cóż, do następnego odcinka. Na razie, cześć!